Jak widzieliście lub nie, skrzyneczka jest wyjęta. Zdjęcie zrobiłem, więc co teraz? Moi drodzy, zdjęcie, róbcie zdjęcie, bo potem będziecie mieli kłopoty z obsadzeniem tego zestawu. Bezpieczników. Rozkręcimy ją, zobaczymy, co się dzieje na tym gnieździe. No, może ono tylko jest luźne, ktoś tam coś grzebał i wybił to gniazdo, rozruszał je za mocno. A może jest podgniłe. Tutaj nie widać żadnej zgnilizny ani zieleniny. Także nie wiem. Tak, wykręcamy. To wam pokażę, moi drodzy, bo nie było rozkręcania. Także to wyjmijmy, tu. Ta skrzynka ma jakiś swój numer, gdzieś tam mam, być może trzeba będzie ją zamówić. Jak będzie coś, albo spróbujemy zrobić inny manewr, jeżeli to się okaże, że te gniazda bezpieczników, to gniazdko jest jakieś rozbite, czy tam łamane, czy coś, to ja postaram się przerzucić to zasilanie na inny pin, ponieważ no tu jest dużo wolnych bezpieczników i być może który z nich jest do wykorzystania. Może ma wejście od spodu, może nie ma. Wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Śrubka, śrubka, te dwie i te dwie. Więcej nie ma. Trzeba to wyjąć w jakiś sposób. Jakiś plastik się urwał. Za co to pociągnąć? Bo to wszystko jest tak skruszałe już ze starości. O, idzie. Tak jakby coś tu jeszcze trzymało, jakaś śrubeczka. No nie ma. No to już wyszło, nie? To jest tak, raz, siedem. Siedem, to jest drugi od tej strony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak. O. No i co my tu widzimy? Się nic nie dzieje. Chociaż zielono jest, zobaczcie. Na przykład tu. Tak, nie ma żadnej tragedii. No to co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jest ten pin, patrzcie. Rusza się, nie? No dobrze, niech się rusza. Znaczy, że on jest połączony dobrze z tamtym pinem. Natomiast no, o co tutaj wychodziło?
Tak, on ma rozgniecione, on ma roztegowane, jak patrzę na przykład po takich bezpiecznikach, to on jest tak jakby. Te też się tak ruszają. Te, co idą bezpośrednio na drugą stronę do pinów, to się ruszają tutaj, nie? Tak. Więc zakładając, że to jest całe 37, jak ona wchodzi tak, to jest ten pin, tak? Jak ona idzie tak, to jest ten pin w samym rogu. Nie widać, żeby w tamtej wtyczce, która w to gniazdo wchodzi, żeby tam coś się działo. Może wystarczy jej dogiąć, no i zobaczymy. Zobaczymy. To jest tak, to jest ten. Tak jak byłby tutaj, byłby taki. Dajcie mi bezpiecznik. On jest kompletnie luźny w tym gniazdku, w tym głównym zasilającym. Tutaj jest luźny. My go dwa razy tak ściśniemy i co? Jeszcze troszkę. Będzie gitara. O! I co? To była cała naprawa? O! Jak stąd? Wszedł jak zły. Co, składamy tą puchę? Bo co w niej widać? Tutaj jeden kawałek jakiegoś zazielenienia znalazłem. I reszty nie widać, tutaj nie zobaczymy. Już nie będę tego rozbierał, bo to. Trzeba by zobaczyć, czy to, gdzie jest numer tej skrzynki. 1K0 937 125D. Tu jest numer. Składam. Co z tej strony widać? Nic nie widać. Dobra, składamy. Jest na swoim miejscu wszystko. Ja je teraz słuchajcie, złożę to. Nie będę wam już tam pokazywał szczegółów, nie? Te puzelki trzeba z powrotem włożyć według zdjęcia, które sobie zrobiliście przed rozbiórką. Ja sobie to spryskam jeszcze kontaktem. Niech to troszkę odparuje i odpalimy i złożymy to i wsadzimy do auta. Składanie też było w tamtym filmie, który link wam tu dawałem. Jak to włożyć? No trzeba złożyć dokładnie tak jak wyjęliśmy. Posiłkując się zdjęciami, gdzie były te wszystkie grube zasilania podłączone do tych bezpieczników SA. Tak, to są bezpieczniki SA. Na schematach ta listwa bezpiecznikowa to jest SA. W FL-ce, w Octavii 2 FL, w Golfie 6 już jest taki grzebień bezpiecznikowy, który też się może przepalić i tego nie widać, nie, bo to jest w środku. I całą blachę trzeba taką wymieniać. Natomiast w starszych autach jest tutaj rząd pojedynczych bezpieczników. Dobra, składam to, zobaczymy co dalej. Wszystko złożone, moi drodzy. W środku też, tak? W środku też złożyłem. W bagażniku też. O kurde. O. Zapalamy. Zapali? Nie zapali? To ma nie zapalić. No. Gitara, podłączę kompa, wybiję błędy i to by było tyle. I co powiecie na tego typu usterkę? Zdarza się, zdarza się. No ktoś tam w tych bezpiecznikach to się samo nie rozgięło, tam te piny tego gniazdka bezpiecznika. Ktoś tam może ruszał, ten bezpiecznik też nie był jakby dobrej kondycji. Także działa, działa. Super, kolejna naprawa udana. Pozdrawiam moi drodzy, hejka.